Cześć kochani, witam was w kolejnym filmie poza vlogmasowym na moim kanale, bo dzisiaj będzie losowanie do konkursu. I tak, są dwa miejsca, więc nie martwcie się, jeżeli za pierwszym razem zobaczycie, że was nie wylosowano, ponieważ macie jeszcze drugą szansę. No ale wiadomo, nie wszyscy wygrają, ale wiecie, u mnie będzie, jest prawie cały czas są konkursy, więc każdy ma szansę. Więc kochani, ja tutaj mam 7 karteczek, ponieważ tylko 7 osób się zgłosiło. Oczywiście mogę nawet przy was je policzyć. Raz, dwa, ojejku, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. 7 karteczek, więc nikogo nic nie oszukuje. Ja sobie je wsypię już tutaj. I będziemy zaczynać los. Więc sobie potasujemy. I wybieram tą karteczkę. Jest to I Love Doll. Słuchajcie, ja naprawdę teraz nic nie robiłam, bo sami widzieliście, bo tak tasowałam, a tutaj nie było co widać. Jest to I Love Doll i ona wygrała pierwsze miejsce. Druga osoba. Słuchajcie, macie jeszcze szansę, więc trzymajcie za siebie kciuki, kochani. Ja tu mam osobę. I słuchajcie, jest to Vinyl Nursery of Hearts. I te dwie osoby wygrały. Ja sobie zaraz odznaczę, że to jest pierwsze miejsce, a że to jest drugie. I w osobnym filmie będzie pokazane, co wygrała I Love Dolls, a w tym samym, tylko że już w innym kontekście. Co wygrała Vinyl Nursery of Hearts? Jak dobrze wiem, ty masz bardzo dużo lalek. 3 dziewczynki, 1 chłopca. Ale coś wymyślę. Po jednym dla każdego coś tam. A dla Vinyl Nursery of Hearts, że ona ma tylko jedną. Wezmę kilka ciuszków, bo ona wygrała jako druga. Ale też może być, więc bardzo wam dziewczyny gratuluję. I mam nadzieję, że wam się spodoba ta wygrana z konkursu. I naprawdę to było wszystko fair. Tutaj są jeszcze różne inne karteczki. I te osoby, które się zgłosiły, też naprawdę miały wielką nadzieję, że wygrają. No, dlatego was podziwiam za taką nadzieję. No, ale niestety dzisiaj nie wyszło. Ale może kolejnym razem wyjdzie. Dlatego oczekujcie kolejnego filmiku, w którym pokażę wam ubranka, które będą właśnie do wygranej, ale może zrobię nawet to w jutrzejszym vlogmasie, albo jeszcze zobaczę. A więc to już by było na tyle. Do kolejnego filmu. Pa, pa!